Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się przeglądem mojej szklarenki z Ikei. Pokażę Wam i krótko omówię, jakie rośliny tam trzymam. Myślę, że będzie ciekawie, także zapraszam Was do oglądania. Weźcie sobie kawę, herbatę i widzimy się za moment. Zaczynamy sobie przegląd. Na pierwszy rzut idzie Piper crocatum, roślina, która nie chce mi rosnąć kompletnie. Tak samo jak pieprz, który znajduje się pod nim, czyli Piper sylvaticum. Są to dwie rośliny, które od kilku miesięcy nie podjęły wzrostu. Ja postanowiłem coś z tym zrobić. W końcu byłem tak zdesperowany, że mówię, nie no, trzeba to coś zaradzić na te rośliny. I postanowiłem poeksperymentować i obie te rośliny wsadziłem we fluwal, czyli podłoże do ukorzeń, podłoże, w którym można ukorzeniać, ale też jest to podłoże do uprawy krewetek. Nie wiem, jak to się sprawdzi, zobaczymy, mam nadzieję, że coś w końcu ruszy. Obok mamy Philodendrona Brandtianum Big Form. Jest to roślina, która przeszła bardzo dużo. Ona przyszła do mnie w bardzo złym stanie. Dodatkowo później zaatakował ją przędziorek, więc miała bardzo ciężko. Ale teraz pomalutku wychodzi na prostą. Puszcza sobie też takiego nowego, świeżutkiego listka, więc mam nadzieję, że najgorsze już jest za tą rośliną. I lecimy dalej. Roślinka, która jest tutaj przywiązana do tego patyczka, jest to Raphidophora cortalsi. Odmiana o ciemnozielonych listkach, też bardzo błyszczących, piękna, urocza. Tutaj jest jej najnowszy listek, troszeczkę gdzieś tam pouszkadzany, ale nie szkodzi. Te plamy, które są na liściach, to po oprysku i to jest już oprysk, który musiał zostać wykonany w szklarni. To nie jest mój oprysk, ja po prostu muszę tą roślinkę troszeczkę przemyć. Lecimy dalej. Tutaj mamy Scindapsusa Silver Hero. Bardzo ładna odmiana o takich srebrzystych listkach. Równomiernie ten kolor jest rozłożony. Tutaj jest jego kolejny listek i on sobie rośnie na razie w lechuzie. Jest mu dobrze. Czego nie mogę powiedzieć o kolejnej roślinie, czyli o Medium Silver. Jest to roślina o ładnych miętowych listkach. Tu są jej nowe listki, które właśnie puszcza. Ten bardzo przypomina liścia Raphidophory tetraspermy, ale jest to zupełnie inna roślina. Ja ją przelałem i niestety ten liść jest jednym z kilku, które pokazują mi to przelanie. Ja myślałem, że podlałem wystarczająco niewiele, ale okazało się, że w roślinie było za dużo tej wody i niestety te listki z czasem będę musiał obciąć. Trochę szkoda, no ale trudno. Wyciągam wnioski, uczę się na błędach. Lecimy dalej. Roślina, którą ja Wam często pokazuję na Instagramie, czyli Syngonium Rai. Bardzo ładna odmiana o takich ciemnozielonych, welwetowych liściach, które fantastycznie błyszczą. Zobaczcie, jak to pięknie się mieni. Jedno z piękniejszych syngoniów moim zdaniem. To jest też roślina, która znalazła się w mojej topce ulubionych roślin za ostatnie kilka miesięcy. Wcale się nie dziwię, bo ładnie rośnie. Tutaj ma kolejny liść nowy, więc nic, tylko się cieszyć. Odsyłam Was również do tego filmu oraz do pozostałych moich filmów na kanale. Tutaj mamy alokazję Mikroryzę Black Steam. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam tą nazwę. Taka odmiana o zielonych, skórzastych liściach. Dość cienkich, ale zobaczcie, jak te listki też pięknie się błyszczą. I ona sobie też puszcza tam stożek wzrostu kolejnego listka. Jeszcze Wam spróbuję pokazać z tej perspektywy. O, teraz możecie zobaczyć.
Ciekawe, ma też te łodygi takie bardzo ciemne. Ładnie z tymi listkami się to wszystko moim zdaniem komponuje. I lecimy dalej. Lecimy do roślinki obok, czyli do Stindapsusa Silver Cloud. On sobie rośnie w bigosie. Jest to odmiana o takich pięknych, srebrzystych liściach z malowniczymi ciapkami. Cudowna odmiana. Ten mały listek puścił u mnie. Niestety bardzo mały, ale mam nadzieję, że kolejny już będzie dużo większy. Tutaj mamy Stindapsusa Jade Satin. Jest to odmiana o ciemnozielonych liściach, takich matowych. I to jest roślinka, która puszcza sobie aktualnie dwa nowe listki. Niech ja ją tylko oswobodzę. O, zobaczcie, dwa nowe liście tej rośliny już w drodze. Także niedługo będzie tutaj jeszcze ciaśniej. I ona sobie też rośnie w hydroponice na chwilę obecną. Tutaj mamy Stindapsusa Tricolor. Bardzo piękna odmiana o błyszczących liściach mieniących się. Tutaj ona ma takie właśnie ciapki, które tak brokatowo się mienią. I na chwilę obecną jest w bigosie. Zobaczę, jak on sobie będzie tutaj radził. Jeżeli nic nie podejmie wzrostu, to ja ją przesadzę do też chyba do hydroponiki. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Tutaj mamy choję, którą ja Wam pokazywałem ostatnio na Instagramie. To jest ta roślinka tutaj z tymi pięknymi nakrapianymi listkami. Zobaczcie, jak ona cudnie tutaj się prezentuje. Bardzo pasuje do tego Stindapsusa z tymi ciapkami. Jest to choja Acuta 997. Wiecie co? Czekajcie, zapomniałem chyba nazwy. Napiszę Wam na dole, dobra? Nie obrażajcie się, ale zapomniałem po prostu nazwy. O, zobaczcie na tego listka. Piękny, no cudowny. Te ciapki. Ładnie to wszystko wygląda. Tutaj mamy choję, której nazwy kompletnie nie pamiętam, więc nie będę nawet brał się za to, za zmyślanie nazwy, bo nie zapamiętałem jej kompletnie. Jest to roślina o takich ciemnozielonych listkach. Tutaj jest też jej liść, taki w ogóle inny niż te pozostałe, bo tamten jest bardzo gładki, a te są takie falbankowate, z ciapkami takimi gdzieniegdzie jaśniejszymi. Też ładna odmiana, bardzo ciekawa, moim zdaniem bardzo wyjątkowa. I też czekam na pierwszego listka. Zobaczymy, czy coś tutaj z tego będzie. Tutaj mamy Stindapsusa Tattoo. Bardzo ładna też odmiana z plamkami, takimi przebarwieniami na liściach. Tam można zobaczyć, że już puszcza nowego liścia. Tutaj jest też taki mniejszy listek. Tam pod spodem też już nowy listek. O, ten liść jest najpiękniejszy z niego. Zobaczcie. Cudowny, naprawdę cudowny. I ostatnia roślina ze szklarenki. Tutaj mamy Stindapsusa Jade Satin Aurea. Zobaczcie na te kolory. No ma się ochotę go naprawdę zjeść. No tak apetyczna roślina. Cudownie wygląda. Tutaj jego najnowszy, najmłodszy listek, błyszczący o pięknych kolorach. I tutaj też pod spodem liść tego Stindapsusa. Pokażę Wam jeszcze z daleka, jak to wszystko razem wygląda. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Generalnie w tej szklarence nie mam już miejsca. Panuje tutaj dość duży ścisk. Ale jestem zadowolony, jak to tutaj wszystko wygląda i myślę, że rośliny też są szczęśliwe. Nie wszystkie, poza tymi pieprzami tam, ale myślę, że pozostałe rośliny będą się cieszyły z tych warunków, bo jest tu w tej szklarence ciepełko, jest wilgotno. Aktualnie przy otworzonej szklarence
mamy około 70% wilgotności, 25 stopni w tym momencie. Tutaj jest taki termometr z czujnikiem wilgotności. Za chyba 25 zł go kupiłem. Na razie taki wystarczy. Ostatni rzut jeszcze zrobię Wam na szklarenkę, jak to wszystko tutaj wygląda. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że było ciekawie. Zachęcam do oglądania innych filmów. Również wpadnijcie na mój Instagram MyGreenWorld. Tam ciekawe rozdanie się szykuje już niedługo. My widzimy się też niedługo w kolejnym odcinku. Mam już nagrany też dla Was kolejny film z ciekawym tematem, więc życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie i cześć!